Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki i dziś znowu widzimy się w grze Talented. I tak, jak widzicie, jesteśmy już na ekranie wyboru, no, wszystkiego na start. Jak mówiłem w poprzednim odcinku, dzisiaj gramy znowu wojakiem, tym razem pod rzut siekierą z 4% na parowanie, mistrzostwo 5, czyli mam dodatkowego wroga, pod talent o nazwie Skillisium. Więc, begin run. I tak, wojakiem też graliśmy w poprzednim epizodzie, więc raczej nie będę musiał się powtarzać co do tego, jak on działa. Mam tylko nadzieję. Jeśli ktoś nie widział poprzedniego odcinka, to nie wiem, co robi na tym. W sensie... Okej. Wasza sprawa, że nie obejrzyjcie poprzedniego. Ale nadal. Największa przejrzystość, klarowność i w ogóle, no, byłaby gdyby... No, gdybyście jednak oglądali je po kolei. I okej, już widzę, o co chodzi z siekierką. Więc pod siekierką mam taki jakby dodatkowy basic attack, gdzie możemy rzucić siekierką. To ma jakiś bonus w ogóle, jeśli dobijemy siekierką. Ciekawe. Wiecie, to ma jednak, nie sprawdziłem, ale wydaje mi się, że jest jakiś bonus za dobijanie siekierką. Okej, jeśli dobijemy, to odzyskujemy Rage'a i mamy... Dobra. W jakim wypadku zaczynamy? Attack Speedy musimy brać, nieważne czy chcemy, czy nie. Co tu mamy? Instant combo. Dobra, czyli będziemy grać chyba pod Power Chance, jak tak patrzę. Tak, te dwie rzeczy musimy zgarnąć. A tutaj coś się pokazało. Świetne, musimy to zgarnąć. Dobra, ale nie ma co tutaj przedłużać. Noc kolejna. Trochę szybsze ataki. Co tam jeszcze w sumie było? No większa szansa na parowanie, bo zamiast 4% mamy 6. Nadal jest to w sumie nic. Ale fajnie by było, gdyby się udało. I okej, mam czysto co mnie toperze. Oczywiście, że musiałam nią ugryźć. Czy po prostu inaczej. To jest tylko moje szczęście, dosłownie do tych wszystkich rzeczy. Chyba tylko raz mi ugryzło, więc nie ma największej tragedii. I tak, więcej HP u wrogów, nie najlepiej. Tak czy inaczej, bierzemy to i bierzemy to. I czy coś fajnego się tu pokazało? O, widzę damage upa. Z tej strony natomiast jest regenerka, ale nic poza tym. Okej, no to bierzemy damage upa. Czym prędzej? U, kolejny. Podobie mnie się. Dla tych, którzy nie wiedzą, damage up chyba... 8 pozwala nam już jednym ciosem ubijać oczki. 9 natomiast powoduje, że na 2 uderzenia zamiast 3 będziemy mieć dynki. I tak sobie przypominam z tego, co udało się ostatnio ustalić. Mogę się oczywiście mylić, ale no. Wydaje mi się, że jakoś tak to było. Tak, definitywnie, jeśli chodzi o skuteczność, toporek jest fajny do dobijania pojedynczych celów i podoba mi się naprawdę, jak on działa. No ale jednak nie daje to takiej gwarancji spokoju, jaką teoretycznie można było uzyskać z Shockwave'a. Ja mówię teoretycznie uzyskać z Shockwave'a, bo prawda jest taka, że Shockwave za coś odnawiał znacznie dłużej. No. Toporkiem też ma swoje zalety wielkie. U, co to my? Attack speed, jeszcze bardziej, oczywiście jeszcze biorę. I chyba możemy już iść prosto do tego wspaniałego Pure Brilliance. Jeśli tak, no to idziemy. I dobra, 0,77 ataków. Tak tutaj. To oznacza, że jesteśmy na bardzo dobrym... No... laku, dobrym tropie, dobrze zbierdzimy. Z tego co pamiętam, 0,77 to był ten moment, kiedy w ostatnim podejściu udało się pozdobyć już komba. Mieć taki attack speed, że komfortowo byłem w stanie eliminować większość oponentów, którzy mogli się trafić. Tak myślę. Czy tak to było? Mogę się oczywiście mylić. Tak, 0,56, to już jest to. Jesteśmy blisko 0,5, to już da się komfortowo mniejsze grupy eliminować tak całkowicie.
Dobrze. Nawet bardzo dobrze bym powiedział. No. I tak, definitywnie wybór toporka ponad Shockwave nie jest niczym złym. Podoba mi się bardzo, jak on działa. Jestem zadowolony z tego i tak dalej, i tak dalej. A, jeszcze... Wiem ostatnio. Dobra. Idziemy tak, tak i... Tak. Tutaj będziemy potrzebować dwóch, a tutaj widzimy Bloodlusta. Klasyczka, klasyczka, no, bym powiedział. Klasyk. Mogę dwóch. No, dobra, pójdźmy w odrzuty, żeby już tylko to jak najprędzej wzionąć. I tak. Nietoperzyk, żaden problem. Póki jest jeszcze ich mało. I tak. Glut. Oki. Okej, okay, wyeliminujmy tam tego gluta. Będę przy spokoju. Glut. Nietoperzyk. Glut, tak powiem, w oko zamiast w gluta, niestety. Nie jest to tragedia, żeby nie było, ale nadal preferowałbym trafić w tego gluta. Albo cokolwiek innego. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, dobra. Mam już trochę ten rytm wyrobiony, kiedy, gdzie, jak dźgnąć. Ale nie ma co się dziwić. To nie jest jeszcze pierwsze takie spotkanie z właśnie Warriorem, tylko już po poprzednim spotkaniu trochę mam wyrobione opinie. Co, jak, gdzie, kiedy. Okej, okay, bierzemy to. Teraz nie widzę, żeby tu było cokolwiek innego cennego, więc wezmę sobie takie pierdoły, bo czemu by nie? Zawsze mogą trochę pomóc. Teraz pytanie tylko, które dalej idziemy. Tutaj... Później by pod coś tego typu. Albo zobaczyć, co się kryje w tych miejscach, bo widzę tutaj damage upa. Tak mówię, jeszcze chociaż minimalnie ten jeden damage up by się przydał. Jak czy inaczej. Let's go z tym, zobaczymy, dokąd nas to zawiedzie. Czy wiedzie, jak będzie. Tak teraz, największa rzecz jest taka, że im prędzej uda mi się gromadzić Rage'a, prędzej będzie mieć trochę łatwiej z trafianiem. Przez jakiś czas muszę wytrzymać bez toporka. Okej. Okay. Wzrost nie jest wielki, bo jak widać, no mamy mniej max Rage'a niż ostatnio. Ale tak, ważne, że jakikolwiek jest. Zawsze delikatnie to pomoże mi w niektórych działaniach. A teraz mogę też spokojnie już rzucać toporkami, przejmując się niczym. Okej, okay, chodź pająk. Hit. Dobra. Dobra. I teraz tylko ty mi tutaj zostałeś. Dziękuję, że nadziałeś się na miecza. Koniec. 6 punktów talentów. Nieźle. Kim nieźle. Teraz tak. Pójdę tędy. Okej. Okay. Jak na razie nie odnalazłem czego wyjątkowo cennego, Anna. Wierzę, że się uda jeszcze odnaleźć jakieś naprawdę super nowe rzeczy. I odkryć w 100% prawdziwie, jakie dobrodziejstwo oferuje nam pakiet Skill Issue. Pakiet, z którym zmagam się na co dzień w życiu. Bo nie będę okłamywał samego siebie, ani was, ani nikogo. Bo już to jest jedno wielkie Skill Issue, więc no. Ale tak, dobra, zdążyłem z siekierką. Zdążyłem z siekierką, dobrze, dobrze. Full focus, gwiezdny kluczu. Nie pozwól sobie przegrać. Okej, okay, okej. Okay. Siekierą, dobra, dobra. Siekierą, dobra. Okej. Okay. Hit. Okej. Okay. W porządku. Ostra, proszę mi tu nie włączać filmików, bo jeszcze dostanę copyrighta za jakieś dziwactwa, które mi tu przychodzisz włączać. Pozwól mi chociaż skończyć epizoda. Okej. Okay. Większa prędkość wrogów.
niedobrze, ale pójdziemy i tak w ten sposób i... Mamy to. Najcenniejszą rzecz, którą znam dla wojaków. To, że wszystkie stopnie kombosa są szybsze. Nie możemy pójść dalej, przynajmniej tu, żeby zobaczyć, co się będzie ujawniało. A potem skręcimy w najgorszym wypadku tak i będzie dobrze. Okej. Początek fali jak zwykle nas gryzie. Niestety. Ale to jest wszystko wina poprzedniego poziomu trudności, czyli czwórki. To wprowadziła. A teraz tak. Od 10 mamy już stopień talented. Co za tym idzie? Nie talented, tylko skilled. Więc już mamy wystarczającą prędkość ataku, żebym komfortowo mógł ogarniać, co się dzieje. Chociaż, no jak powtarzam, nazwa pakietu umiejętności, który wybraliśmy na to podejście, czyli skill issue, to jest moje życie, więc nadal mogę zlamić totalnie. Okej. No to jednak jestem zadowolony z tego, jak mi to idzie. Chociaż ktoś pomyśli, ale co w tym trudnego? Przecież ty tylko wybierasz cztery kierunki, ewentualnie już wasze umiejętności. Ale uwierzcie, dla kogoś takiego jak ja to jest trudne. Właśnie, może przyspieszmy trochę, zobaczymy, jak sobie poradzę na delikatnym przyspieszeniu. Ja będę zrzucał jakieś raz dwa czy coś, ale 20% przyspieszenia? Czemu by nie? No, dużo co nie zmieniło, ale przynajmniej było. Tak, 5% szans większe na elity. Parowanie, tutaj kryty i będziemy mogli wziąć sobie coś takiego pięknego. Ale czy maximum rage jest aż tak nam potrzebny? Nie powiedziałbym. Za to to jest świetne i... Idziemy tu, po te damage upy piękne. I powinniśmy być w stanie już eliminować dinki, nawet jak się pojawią. Bezproblemowo. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Tak. Chcę przyznać, że szansa na sparowanie ataków, którą posiadamy, jest już... fascynujące, delikatnie mówiąc. 20% to już jest teoretycznie 1 na 5 ataków sparowany. A jeśli jeszcze by się udało zdobyć większe szanse, co oczywiście będę celował, bo czemu by nie? To pierwsza sprawa, druga. Warto po prostu sobie zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Po prostu no, może naprawdę będziemy w stanie nie przejmować się aż tak bardzo. Jakim gifted, czyli teoretycznie powinien dostać bonus do wszystkich podstawowych rzeczy, ale z jakiegoś powodu tego nie otrzymałem. Chyba przynajmniej nie widzę, żebym otrzymał. Tak widziałem, że na koniec nocy dostanę. Muszę to zobaczyć. Combo gifts, combat stats. Nie, będę musiał to zobaczyć, naprawdę, bo nie widziałem, żebym to dostał. A gdzie jesteś, brylanciku? Brilliant, okej, okay, nie gifted. Wtedy to było to. Zauważyć wcześniej. Teraz pójdziemy po to. Może to się wydawać trochę głupie. Patrz na to, że przed chwilą mówiłem, że tego nie chcę. Ale tak, pójdziemy. Jednak czemu by nie? Myślę. O 20 mniej, więc po pierwszym killu już jesteśmy skilled, czyli otwierają nam się nasze przyspieszenie ataku i parowania. O! It's skilled combo with only one kill as warrior. Okej. Okay. Czyli gra przewidziała to. Mogę być teraz proud of myself, że to zrobiłem. Albo mogę powiedzieć po prostu skill issue. Your skilled to jest jedno trafienie. Tak czy inaczej, no, kolejny niespodziewany achievement. Dla mnie jest tak najbardziej dobrze. Lubię achievementy, w szczególności takie, których bym się nie spodziewał. W szczególności, że to są takie, których bym się nie spodziewał i są za rzeczy, które są wykonalne, tak jak tutaj. Okej, trochę RNG musi pomóc, żeby dostać właśnie to, że mamy... Bogina skill obniżony do jednego trafienia. Ale... Nadal jest to RNG, które... przeszkadzasz tak bardzo, bo okej, okay, ktoś będzie się z tym więcej męczył, ktoś mniej. Zawsze można powiedzieć, że zamiast brać wszystkie w okolicy traity, grasz na zero. Bierzesz to tak, żeby jak najwięcej odkryć naraz i szybko to ogarniesz. Więc no, moim zdaniem jest to akurat przykład achievementa, który jest niby RNG, więc mógłbym go hejcić. Ale jest to zdrowe RNG. Takie, które...
No nie jest aż takie okrutne, jak powiedzmy w niektórych innych grach. Ale okej. Ja będę tutaj może więcej tłumaczył, czym... Jak ja nie lubię achievementów za bardzo trudne rzeczy albo za jakieś RNG i nie zauważyłem, o co chodzi, a tutaj widzę jakiegoś szkieleta. I nie wiem, czy z tego powodu cieszyć, czy niepokoić, bo... Jeśli mam być szczery, jest to przeciwnik, którego jeszcze nie widziałem. Okej, on się zmienia w kubkę kości, która nie idzie, ale nadal może się jeszcze chyba zreinkarnować, z tego co ogarniam. Tak. Okej, fajny wróg, muszę przyznać. Nic wyjątkowego, ale fajny, lubię. Lubię takie zabawy formą, treścią i w ogóle wszystkim. Proste, aczkolwiek... No, satysfakcjonujące. Okej. Oczki musiał dostać już bonus do HP-ków, bo... na 8 damage'ach ich nie one-shotujemy. A szkoda. Ale dobra, mam Brilliant, więc teraz się aktywowały wszystkie bonusy. Świetnie. Okej. No nie wierzę. O, szybciej! Okej. Pozwól mu trochę podejść. Dziękuję. Zdecydowanie łatwiej. Okej. Wrogowie szybciej, w noce dłuższe. Jest tak. Na pewno damage up się przyda. I co my tu mamy? Harsh Rush Lesson. Savage Combo. Deficyt zdawanie Savage Combat, czyli co mamy? All Plant. Okej. Zdecydowanie tam to wezmę. I teraz tak. Prędzej tam do trony szybciej. Teoretycznie od dołu. Pytanie tylko, czy tu, czy tu? Jakby było, nie było. Jakoś to przemyślę, ogarnę, zrobię. A póki co, no. Przeżycie. Bez pytań. Dziesiątka wystarcza. Okej. Czyli tutaj dziesiątka jest potrzebna na one-shotowanie oczków. I na one-shotowanie chodzącego szkieleta. Nie szkieleta całego, ale no. Chodzącego. A nie, jednak nie. Chodzącego też nie. Dobra. Nieistotne. Ważne, że po prostu nie otrzymujemy zbędnych obrażeń. Mogę przez to fajnie kombosy nabijać. A co za tym idzie, no, wszystkie te jakieś super efekty na kombosach się będą uaktywniać, będziemy potężni i... podobno. Dobra. Dziab, 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 dziab. Nic. nie wiem, co jestem w takim dobrym nastroju nagle, ale... jak widzicie, świetnie nam to idzie. I przede wszystkim Brilliant Combo. Okej. Okej, i przy okazji też odpowiedzi, możemy sobie odpowiedzieć teraz na pytanie, jak to wygląda z tym wszystkim, jeśli chodzi o powiększanie się. I odpowiedź brzmi, powiększanie się zależy od tego, ile mamy tej energii w momencie, kiedy się powiększymy. To są fajnie. Tak, dla bezpieczeństwa pójdziemy tędy. Harsh Lesson tutaj mamy. Okej, po Harsh Lesson można iść dalej. Tak, jesteśmy przy tym. Dobrze. Czy po kolejny Savage Combo też pójdziemy? Nie ma co myśleć, że sobie coś takiego odpuszczę. Ale no. Ważniejsze jest na razie All Plant, czy jakoś tak. Chyba tak to się nazywał, tak. Ogólnie ten kałamarz, który powoduje, że pierwszy raz, kiedy wrogowie nas trafią, to mamy gwarantowane, że stracimy combo i odpychamy wszystkich. No. Naprawdę cenna zdolność, która będzie mi ratowała dupsko pewnie niejednokrotnie. O, dawaj ta wrogowie. Chodźcie szybciej, bo chcę was ubić. A, dobra. Już mamy 0,29 ataków. I przy okazji parowanie wroga nam się uaktywniło. Przed chwilą to widziałem, więc no. 28% i weszło. Super. Sukcesik. Nawet duży sukcesik, bym powiedział.
Nie to, żebym chciał, żeby to częściej było potrzebne, ale no dobrze, że weszło, bo nie po to w to inwestuję, żeby mi nie wchodziło. Ale co, każdy kto zna. Powiedzmy to, jak komputer roluje producent, to nawet 90% to jest porażka za porażką. Raczej XCOM w tym momencie mamy flashbacki z Wietnamu. Takie poważne, porządne, potężne. No tak, dla tych, którzy nie wiedzą, XCOM to było jedną z gier, które można powiedzieć, że jest najbardziej sprawiedliwa w tym wszystkim. Żeby nie było Fallouty chyba też, te nowsze, tak mają, chociaż to jeszcze tak się nie wypowiem, bo... Tyle by było powiedzieć, że nie jestem koneserem nowych Falloutów. Bo prawidłowym określeniem byłoby to, że za mało w nie grałem i za sobą je kojarzę. Żeby móc się wypowiadać na ich temat aż tak dokładnie. Ale wydaje mi się, że tam jak były te ataki mierzone, to też... duże procenty i tak nie trafia się. Ale jak mówię, mogę się mylić. Nadal jedno tylko to, co mogę być pewny, to, że w XCOM tak jest. I mówię to akurat tutaj z własnego doświadczenia, bo XCOM mnie strasznie nie lubił pod tym względem. Więc przynajmniej to jest jedna z tych rzeczy, które mówię na własnych umiejętnościach, a nie tylko na tym, co ktoś mi powiedział, czy gdzieś zasłyszałem. Wyczytałem tak dalej. Może warto byłoby, żebym zrobił kiedyś serię z XCOMów. Nie pamiętam, czy mam na Steam jedynkę, czy dwójkę, czy jak to jest, ale... Tak czy inaczej, może warto by było pomyśleć o tym. Kto wie? Co prawda na razie jest dużo więcej innych gier, które czekają na ogranie przeze mnie, więc... To nie jest tak, że nagle rzucił wszystko i zaczął się zajmować XCOMem. Musiało być tak jak z innymi rzeczami, że muszę mieć jakiś kaprys na to, żeby to zrobić. Czy to nie są jakieś nowsze produkcje, które chcę pokazać, albo coś, co czeka już długo na ogranie. Okej. Okay. Właśnie uratowało nas to przed utratą combo. Widzicie tego pęka, którego... No, to wszystko... Można powiedzieć, odbiło. Opłaciło się to kupić. Opłaciło się to kupić, naprawdę, dobra, tak. Okej, okay, tu idzie dalej, tam też szło dalej, ale no już trudno. Tutaj za dużo rzeczy nie będzie, to zaraz zobaczymy tę stronę. Chcę pomóc. Dobra, 0,43 już teraz tak tutaj, okej, 0,22. Prawie 5 ataków na sekundę, no to już jest piękne. Piękne. Coś mówi, że teraz mamy jeszcze większe szanse zejść poniżej 0,2 niż to było w poprzednim podejściu. Coś mi też mówi, że mamy zdecydowanie mocniejszy odrzut niż to też miało miejsce ostatnio. Okay. Coś mi trafiło znowu niestety. Z tego co widzę? Można powiedzieć, że to jest wina tego, że... Albo odparowałem, albo nie wiem sobą. Widzę, że nadal mamy trochę tego gifted i tak dalej. Albo coś innego się uaktywniło, co mnie uratowało. Tak czy inaczej już dwa ciosy przyjęte na klatę. Nie wygląda to za dobrze. Z moim spuszczeniem, ale no. W sumie nawet nie pamiętam już teraz przez to, że mnie trafiły o to... No nie pamiętam, o czym tu gadaliśmy. Teraz sobie o czym opowiadałem wam wszystkim. Ciężko powiedzieć, gadaliśmy. To ja tutaj peplam do monitora. Nadzieję na to, że ktoś to odsłucha. I nie wyłączy odcinka po pierwszej sekundzie. Znowu mnie bierze na śmieszki, heheszki. Jak się mówiło ze starych, złych czasów. A? Ale to jest piękne. To muszę wziąć. Zresztą mam tu jedną harsh lesson kupioną. No, harsh lesson też kupię. Oczywiście Killstreak Huntera też. Weźmie, zobaczę. I mam przed sobą noc. O, 16. I zepsułem coś, więc tak nie zwracajcie uwagi na tego napisa tam. Coś zepsułem tak poważnie i... O nie. Brokułowe drzewa. Jedno łatwiej nazwać.
niedobrze. Już straciłem moją jakby zdolność ratunkową. Na boku drzewa mamy trupki innych dziadów. Nawet kombosa teraz nie jestem w stanie podejrzeć przez to wszystko. To polega tak naprawdę na swoim wyczuciu jabania. Okej, okay, równe 5 ataków na sekundę mamy. Czy to widać, jak mryga ten mieczek bardzo. Nawet więcej niż 5. 0,19 atak, po prostu przerwy. Że tylko to 0,09 i zrzutkować mamy najszybsze takie, jakie mogą być. Jeśli nietoperze jakieś nas nie zajdą od pleca, to... albo pająki, to nie powinniśmy już... przegrywać. Szczerze mówiąc. Wiesz, to wszystko naprawdę nietoperze lub pająki mogą to zepsuć. Zastanawiam się, czy nietoperze lub pająki to pająki, tylko że są randomowe bardzo w swoim poruszaniu się i tak dalej. A nietoperze są chyba najszybszymi wrogami, których obecnie tutaj możemy dostać. Okej, brakuje drzewy, na szczęście nie są jakieś niebezpieczne, jeśli... z jednej strony jest to ta sama strona, która robi dźgać. I dobra. Trzeba to naprawić. A więc gdzie był ten earthquake? Ja naprawiał. Czemu coś tak nagle zaczął bugować? Okej. Okay. Okej, okay. Idziemy po kolejne. Po kolejnego Killstreak Huntera. O, mam jeszcze jedno. To nie tędy. Niedobrze. Trzeba będzie szukać dojścia. Może być po tym. Tak, po prostu musimy wziąć critical timinga. Ale tak czy inaczej, mamy już dużo tego. Wiem, na 10 powinniśmy mieć już gifted. W sumie obecnie, czy jak to teraz wygląda? Nie, na 10 już jest skilled. Ale tak, widzicie, znowu mi jakiś nietoperz czy inna mucha podeszła na początku. Okej, gifted nadal wymaga dosyć dużo. Tego co teraz zauważyłem, ale nie ma co się przejmować, tym, że to wymaga trochę więcej. Patrząc na to, że Brilliant już jest na 70 paru, czy 60 paru, nawet nie jestem pewien. Jeśli będziemy dużo tych killstreaków gromadzić, to kto wie, może naprawdę uda się coś mieć jakieś niewyobrażalne statusy combo. W sumie tak, jak to jest jeszcze o tym, to te Killstreak Huntery są bardzo dobrą inwestycją w przyszłość. Przez to, że mamy dobre statusy combo, nie ilość ubicia, tylko status combo, który ten nie Brilliant, tylko Brilliant i tak dalej. Jestem więcej expów. A jako, że nie mogę lepszać sobie expienia na tym bezpośrednio z talent pointsów, z tego co mi się wydaje, to jest naprawdę cenne, by jak najbardziej redukować ilość potrzebnych no, można powiedzieć, wrogów w serii, żeby dostawać te bonusy za status. Więc tak. Można powiedzieć, że jest bardzo zbawienne. Ale co też warto wiedzieć, nadal Brilliant jest na 202. Więc potrzeba tego więcej. Są to my. Expów za każdy stopień, tak, tak, tak. Pojen Kill, Streak Hunter. Dobrze. I chyba tak, chyba tutaj będzie jeszcze dojść do czegoś jeszcze inniejszego, więc co? Może jest dla nas nadzieja. Może jest, a może nie. Tak czy inaczej. Dźgajmy przed siebie tych wrogów i liczę na to, że... uda mi się utrzymać pełne combo. Wszystko. Inaczej mówiąc, obserwujmy pająki, gluty... toperze i wszystkie takie inne małe rzeczy, które teoretycznie są niegroźne, ale mogą mi zrujnować kombo bardzo łatwo. Jak ich w pobliżu nie będzie, to możemy wtedy się skupiać na wszystkim pozostałym. Okej, 0,16. Jeśli chodzi o ten... wstęp między atakami, wygląda to już przepięknie. Teraz bliżej mojego wymarzonego. Chyba nawet jeśli go nie osiągniemy, to i tak to już jestem satysfakcjonowany i to tak nie tak, że a, chcę więcej, nie. To już jest naprawdę zadowalający wynik. To bardzo zadowalający.
oczywiście mój cel nadal będzie taki sam, czyli żeby kiedyś mieć 0-1 po prostu. Ale jeśli się nie uda, to mogę powiedzieć, że i tak będę czuł się spełniony. Okej. Ważnik jak spod swoją na plant mi teraz 1,65 zamiast 1,50. No. Widziałem cię, pająk. Nawet nie myślałem, że wiesz mojej uwadze. I inny pająk pewnie nas dopadł, ale udało się sparować jego ciosy. Dobrze. 44% w końcu mamy. I szczerze nie wiem, jak te procenty są wyliczane, ale wydają się one dużo bardziej na korzyść grającego niż to jest właśnie w tych kilkomach, jak to powtarzam. Dobra. Chyba był masterful, ale nie jestem pewien. 9 punktów. Trzeba mądrze teraz rozdysponować. Dowycz combo, tak, tak. Chyba znalazłem dojścia, tak, 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 tak. Impaler. Nie jest to do końca to, czego chciałem, ale... Jak się nie ma, co się lubi, nie ma. Frustration, no nie najlepsze. Nadal, ale... I tak, accepted. Shadow Boxing. Idziemy po to, jeśli znajdę tylko dojście, chyba tutaj będzie. Dobra. Od 19. Od razu się odpaliło? Zatrzymywanie obrażeń tych startowych? Tak, to jest bez sensu. Tak, 0,12 teraz. Nisa jest odczuwalna, ale... Osiągniemy to. Teraz dam wszystkie punkty na tamto. To wydaje mi się, że... powinniśmy mieć 0,1. Tak. Będzie. Dam jeszcze coś na attack speeda, będzie 0,1. Jeśli uda się jeszcze zrobić shadow boxing, to będzie totalny sukces. Bo nie dosyć będziemy w stanie... Jak to się nazywa? 0,1 to jeszcze co drugi atak, czyli non-stop będziemy dźgać w przeciwną stronę, więc dwie linie nart by to ogarniał swoim mieczorem. Dobrze, dobrze. Tak trzymać. Tak, trzymać. Dobra. Dobra, tak. Musiał. Musiał ten jeden głupi nietoperz jak zwykle zrobić swoje. No to mam masterful, więc no, świetnie bym powiedział. Nie są to te nieodkryte stopnie, o których ciągle mówię, ale... No jest świetny. Nadal. Okej. Okay. 246 to za mało. Ile? 7 tylko. Obawiam się, że możemy nie dotrzeć. Do boxingu. Ale jednak spróbuję. 1, 2, 4, 5, 3. A bierzemy frustrację w takim wypadku. Albo atak, albo atak speed. Cieszę tak speedy. A, niech się dzieje, co się ma dziać. Teraz tak, boom. 0,11, było 0,24. I teraz jak wskoczę, tylko dam bonus za... czy brilliant, powinno być 0,1. Już mi ciapło, znowu. Dobra, szybciej wskakuj briliant. Okej, briliant jest z 60 i mamy to. 0,10, czyli 0,1. Najszybsze dziabanie, jakie się da osiągnąć. Okej. Okej. Okej, po prostu... Skillisiu, miecz, go uzbyryry. Skillisiu. Tak, definitywnie skillisiu. Jak widzicie, mam skillisiu i gdyby nie pomoc tych wszystkich rzeczy, które zwiększają mi staty za combo i ratuje mnie przy pierwszym trafieniu, że nie spada mi combo, nigdy bym tego statusu nie sięgnął, takiego jaki jest tutaj. Tak, no, jest świetny. Stwierdzam, że skillisiu jest definitywnie idealnym traitem dla mnie. Nie, to jest przepiękne po prostu. To, co się tutaj
rozgieje się. Tak się roz... Okej. Okay. Josek jest ciekawy. Zauważyłem jedną rzecz, więc padnam całkowicie kombo tylko o jeden stopień. Ciekawe. Teraz takie pytanie w takim wypadku bardzo ważne. Czy tak zawsze było, czy tak nie było zawsze? A z drugiej strony pisze dalej Brilliant, a wszystkie bonusy, które mieliśmy do statów za combo i tak dalej, co nam przypadły? Teraz gifted, ale kill jest 16. Kurczę, nie wiem co tu się stanęło, a co by się nie stanęło, co i tak jakimś cudem dałem radę. Może chyba zbugowaliśmy grę, ale nie ma co płakać. Narzekać. O, mamy co. Mastery 5 ukończone, teraz Greenbelt oraz Roll Reversal. Tu zblokowaliśmy Summonera. No i tak. Get backup, czegoś tak. I co już? Warriora oficjalnie możemy już zostawić. Już w kolejnym epizodzie zobaczymy, jak działa Summoner. Nie będę nic podejrzewał, podglądał tutaj nic. Zobaczymy sobie wszystkiego, ale opis. Przywołuje potężne kreatury, by wykonywały jego rozkazy. Ale nie radzi sobie, gdy walczy samemu. I podobnie jak tam ostatnio, wymagają many. A tutaj co mamy? 8. Okej. Okay. Czyli też 6, 7 i 8 musimy przejść Summonerem albo kimś innym. Okej. Okay. Tak czy inaczej, jednak udało się. Kolejny sukces. A ja wam też w związku z tym bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że się podobało, no i to by było na tyle, więc trzymajcie się i hej, hej!